Dzień dobry, witam Was w Myślenicach, pięknym mieście w Małopolsce. Przedstawię Wam swojego bohatera i jego walkę o niepodległą. Witaj, mistrzu, o jakiej Polsce marzyłeś? Kraj nie może być szczęśliwy, dopóki nie jest wolny, a nie może być wolny, dopóki nie jest silny. Znany przeze mnie bohater to mój pradziadek, Henryk Kubiczek, urodzony również w Myślenicach w 1902 roku. Witaj, marszałku. Czy byliśmy zdolni sami się wyzwolić? Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla ojczyzny piorun, który błyska, a w razie potrzeby uderzy. Mój pradziadek był synem szewca i sam był szewcem. To był zwykły człowiek, a jego walkę można przyrównać do walk wielkich generałów. Posłuchajcie historii tego bohatera. W wieku 16 lat, w 4 roku wojny, wraz z grupą harcerzy pod przewodnictwem byłego legionisty Myślenicza i ówczesnego komendanta POW, Stanisława Łukasika, przygotował się, aby na sygnał być gotowy. W okresie służby POW, w trakcie rozbrajania wojsk austriackich, poznał Andrzeja Stańczyka, późniejszego bohatera września na Rwiku Monte Cassino, a ich droga pozostała wspólna aż do 1921 roku. Początkiem listopada wyruszył na ocier zajętego przez Ukraińców Lwowa. Żurawicy pod Przemyślem wstąpił do 5. Pułku Piechoty Legionu. I wraz z nim w drodze do Lwowa walczył w Przemyślu z Ukraińcami. Został odznaczony medalem Gwiazda Przemyśla z rozetką na wstążce. Przyznawana ona była tylko dla pierwszych walczących. Kolejna to walka o Lwów z Ukraińcami. Pierwsze święta Bożego Narodzenia poza domem i działania w ramach kampanii ukraińskiej. Za nie otrzymał honorową odznakę Orlęta od generała Rozwadowskiego. Wiosną 1919 brał udział w wyprawie wileńskiej, a z końcem roku w Łotewskiej wojnie o niepodległość. Były to drugie święta Bożego Narodzenia poza domem i szczególnie ciężkie walki z Sowietami pod Dyneburgiem. W połowie roku 1920 oznaczony honorową odznaką frontu litewsko-białoruskiego przez generała Szeptyckiego i wraz z pułkiem wrócił na Ukrainę. Brał udział w wyprawie kijowskiej. Po tych walkach przyszedł czas na sierpniowy cud nad Wisłą, w którym walczył. Za czynny udział pod Nowym Dworem w dniu 6 września oznaczony był Krzyżem Walecznych. W uzasadnieniu wniosku podpisanego przez generała Rydza Śmigłego jest zapis: bojowo bardzo dobry, odważny aż do lekkomyślności. Ponownie wyruszył służyć ojczyźnie na Śląsk, gdzie przyłączył się do 3. Powstania Śląskiego. Towarzyszył mu Andrzej Stańczyk, z którym walczył w składzie grupy Wawelberga kapitana Puszczyńskiego. Po powstaniu jego praca niepodległościowa ze zbrojnie zmieniła się na codzienną. Brał udział w ćwiczeniach. Był instruktorem przysposobienia wojskowego, uczestniczył w życiu myślenic. Był członkiem koła Związku Peowiaków. W 1938 roku za czynny w dziele odzyskania niepodległości odznaczony został medalem niepodległości.